Cześć, witajcie. Witajcie, obiecywaliśmy 2 tygodnie temu premierę, a te premiery jakoś nie bardzo się chcą pokazywać. Co No nie, prawda, pusto było, no, pusto. no właśnie, no te Samsungi, o których mówiliśmy, No nadal tak. jeszcze wiszą w zasadzie. Mam jeden ze specyfikacją, ale to powiem Wam w trakcie tygodniówki. Są dwie Motorola zapowiadane, tak? Ale też ich jeszcze w tej chwili nie ma. Dwie zapowiadane i jedna już zapowiedziana, tyle że w Brazylii. Ale może zacznijmy od tego, na czym w zasadzie kończyliśmy ostatnią tygodniówkę 2 tygodnie temu. Taka prosta, tania Nokia wyskoczyła, Nokia 1.4. I w zasadzie pozostaje nam chyba tylko odnotować z kronikarskiego obowiązku, że taka Nokia istnieje, została już oficjalnie zaprezentowana, kosztuje $100. Czy jest to tanioszka? No i wiecie co, od $100. I ta najtańsza wersja ma, słuchajcie, gigabajt RAMu i 16 giga pamięci wewnętrznej. W 2021 roku takie rzeczy. No właśnie, rzecz jest przedziwna. Ja z tego co widzę, co sobie wynotowałem, oni podali w częstotliwości LTE przede wszystkim dla USA i Ameryki Łacińskiej. W związku z tym to będzie prawdopodobnie Nokia operatorska w Stanach. No i pójdzie do Ameryki Środkowej i Tak, do nas, będzie po prostu niech lepiej sprzedawana jako tani smartfon. specyfikacją. Mówię, u nas nie ma co żałować, gdyby się nie pojawiła. Myślę, że się nie pojawi, a jeżeli się pojawi, to polecamy tylko tym, którzy chcą mieć telefon w kształcie smartfona. Tak, no szkoda, bo w sumie tak jak patrzę na zdjęcie, to i kolorki obudowy fajne ma i ten tył wygląda niebrzydko jak na tani telefon. Jest wersja, słuchajcie, która ma 3 plus 64 pamięć też. Tak, i gdybyście się chcieli decydować na zakup, to wyłącznie tą. No, ale to już nie będzie $100, tylko pewnie ze 150, co już znowu stawia ten sens zakupu tego telefonu pod znakiem zapytania. No szkoda, bo jakby na przykład ta 3,64 była za $100, to ja bym powiedział, że już jest to całkiem nawet niegłupie urządzenie jak na swoją cenę. A tak, no to mimo tego Androida Go, no to wydaje mi się, że nie ma prawa działać. Tam jest Snapdragon 215. Tak, to jest. Więc Niestety to w funkcji smartfona to jest nad marnościami w tej chwili. Na dzisiaj, tak? Dlatego, że a teraz tak. No. Jeszcze kilka lat temu byłaby to wyższa półka. Natomiast w tym momencie to też wyższa półka. No gdzie płatnie. Wyższa? No średnia, no. Średnia. 200, te Snapdragonów 200 się nie pakowało do wyższej półki. No właśnie, no taka średnia, to jeszcze może bym się uparł, że tak. Dobra, to może przejdźmy, nie wiem, o czym byś chciał teraz, Jacek, opowiedzieć, może tak. Przejdźmy do Samsungów, dlatego że no mamy wam do zakomunikowania 3 Samsungi. W zasadzie 2, dlatego że 2 są oficjalnie, trzeci jest nieoficjalnie, ale jest na tyle ja pewną specyfikacją, tą, którą podałem, że możemy o nim też powiedzieć. Pierwszy to jest Galaxy M12. I tutaj zanim w ogóle zaczniemy o nim mówić, to ja od razu przejdę do mojego konika, w zasadzie to do konika naszych użytkowników i powiem, że są 3 wersje tego smartfona. Pierwsze rozgraniczenia, czy jest oczywiście znacznie więcej kolorów jeszcze i w ogóle i z pamięcią różną, ale 3 takie wersje podstawowe, rynkowe i trzeba uważać, żeby się nie naciąć. Dlatego, że jedna wersja jest single simowa, ona się prawdopodobnie na naszym rynku nie pojawi. I są dwie wersje dual sim. Jedna z tych wersji dual sim obsługuje NFC, a druga z tych wersji dual sim nie obsługuje NFC. Dlatego w momencie, kiedy ktoś się zdecyduje ewentualnie na zakup, go wybierze to i chciałby mieć to NFC, to dobrze by się było zorientować, czy ta kupowana wersja to NFC ma. Dlatego, że jedna nie ma. Single SIM w ogóle nie ma NFC. W związku z tym tutaj się nie ma co zastanawiać, ale mówię, na naszym rynku trudno będzie raczej single SIM. No, gdybyście chcieli sprowadzać, bo gdyby jakimś cudem ten telefon trafił do nas, to raczej NFC mieć będzie, tak? Więc nie ma co się przejmować, natomiast przy sprowadzaniu uważajcie i tyle. I przy zakupach w serwisach nieoficjalnych, tak, aukcyjnych na przykład i różnych innych sprzedażowych. Trzeba uważać, dlatego że możecie nabyć ten telefon, pomimo tego, że jest wersja posiadająca NFC, możecie go nabyć bez NFC. Idąc jakby na rękę wszystkim naszym badaczom Pisma Świętego, którzy nie do końca badają karty, zrobiłem 3 karty tym razem. Jedna to jest karta single SIM, druga karta to jest dual SIM bez NFC, a trzecia karta to jest dual SIM z NFC. No, i tak się to wygląda.
Nic się nie chciało. Natomiast o samym telefoniku Exynos 850 i to go w zasadzie od razu sytuuje we właściwym miejscu, 2 GHz zegar. Bateria jest fajna, bo jest bateria 6000 mAh. Wyświetlaczyk 6,5 cala, także to się mieści w tej chwili się w kategorii telefonów kompaktowych. 720x1600 rozdzielczość i 60 Hz oczywiście ekran, bo to jest taka... No to jest zwykła matryca. Słucham? No to zwykła matryca LCD. Tak. To nie robi jest... kropelkowy nocno i podbródek ma. Taki tak. RAM też warto uważać i warto zwrócić uwagę, którą wersję się kupuje, dlatego że 3, 4 albo 6 giga RAMu można kupić, 32, 64 albo 128 flesza. No przy czym za wersję podstawową jest uważana ta z 64 giga RAMu i chyba 4 giga, przepraszam, 64 giga RAM. Chyba w miarę sensowny zestaw, no nie najgorszy, ale też nie najdroższy. No a tutaj tego telefonu chyba według mnie, tak jak na niego patrzę, no to poza powiedzmy w miarę fajnym wyglądem jest jeszcze bateria o pojemności 6000 mAh z 15-watowym ładowaniem. No tutaj mogłoby być trochę lepiej, przykre. Ale no to jest jednak nie najdroższy smartfon, więc no można wybaczyć, aczkolwiek według mnie no 15 watów na 6000 mAh to trzeba będzie się uzbroić cierpliwość, bo to 2 godziny pękną jak nic. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która w przypadku Samsunga jest dosyć symptomatyczna. Samsung, otóż moi drodzy, umieszcza albo nie czujniki światła i zbliżeniowe. W przypadku tego smartfona, ci, którzy narzekają na to, że czasami podnoszą i coś im się udaje uchem gdzieś uruchomić, no mogą niestety nie być zadowoleni, dlatego że ten smartfon ma według producenta wirtualne czujniki zbliżeniowe i światła. Co to znaczy wirtualne czujniki zbliżeniowe i światła? O ile chodzi o zbliżeniowy, to podejrzewam, że działa tutaj akcelerometr na takiej zasadzie, że jak wykrywa ruch charakterystyczny przy podnoszeniu smartfona do ucha, to wtedy powinien wyłączać ekran. Natomiast jeżeli chodzi o wirtualny czujnik światła, to ja nie widzę innego sposobu, jak robienie tego za pomocą kamerki przed. No dokładnie, tak. Ale to wtedy można by było to nazwać czujnikiem światła, bo de facto aparat fotograficzny każdy jest czujnikiem, czy może działać w punkcie czujnika światła. No i to jest, w tym przypadku to nie jest jakieś takie złe czy głupie rozwiązanie, natomiast czujnik zbliżeniowy, tu ci wejdę w słowo, możliwe, ja bym powiedział tak, akcelerometr być może tak, natomiast również czujnikiem zbliżeniowym też jest aparat fotograficzny, przedni, który zwykle przykładając telefon do pyszczy, zasłaniamy. Bywa, natomiast... Ale jak to sprawdzić? Wystarczy aparat paluchem zasłonić i zobaczyć... Tak, i podnieść telefon i zobaczyć, co wygra człowiek. Nawet bez podnoszenia telefonu, jeżeli trzymamy nawet w dłoni telefon, tak, a po zasłonieniu aparatu... Jest jeden problem, bo jeśli to działa na aparacie, to będzie działało dobrze. Jeżeli to działa na akcelerometrze, to będzie działało tak sobie, bo to jest kwestia do tego jeszcze oprogramowania bardzo mocno. No zgadza się. Natomiast tutaj jest ten problem, że wiesz, nie sprawdzisz, dopóki nie weźmiesz do ręki. A no, dokładnie. W sklepie, ewentualnie w elektromarkecie można sprawdzić. Ale to też niekoniecznie, bo byś musiał z niego zadzwonić, bo to siła aktywnie jak dzwonisz. Nie? Może się okazać, że karta SIM jest w środku. Przekonasz się dopiero jak kupisz. Nie wiem, jak jest w przypadku tego Samsunga akurat. Na ile moje doświadczenie z telefonami, powiedzmy, jakieś tam jest, to właśnie ten wirtualny, tak jak się przekonałem, wirtualny czujnik światła jest oparty, to jest oparty, podobnie jak czujnik światła, o aparat przedni. I po prostu działa to tak, że jak zasłaniamy twarzą aparat, to odcina ekran, tak? Tak, i to jest rozsądne. I wiecie co, i od razu wam powiem, że to działa też niekoniecznie dobrze, tak jak niekoniecznie dobrze by działa, gdyby chodziła sama akcelerometr, bo po prostu jak trzymamy telefon tak mocno przy uchu, to jest spoko, ale jak spróbujemy pogadać no, w ten sposób, żeby mieć, nie wiem, ręce wolne do klawiatury, no to się tutaj dzieje na tym ekranie fixum dirdum i najczęściej później bierzecie telefon do ręki od ucha i patrzy, ja tu o kopytko, nie? Tak, dlatego tutaj uczulam szczególnie, że w komentarzach bardzo często się przy niektórych modelach pojawiają narzekania właśnie, że no uruchamiam niechcący podczas rozmowy jakieś aplikacje na ekranie, cuda, dni widy się dzieją w różnych modelach.
Ja akurat nie mówię tutaj o Samsungu, mówię o wszystkich. Natomiast no, zwracamy uwagę, że po prostu tak jest. Tak. Są dwa wirtualne czujniki. I niestety tu wracamy do tego, że najczęściej te wirtualne to są stosowane właśnie w tych tańszych telefonach. No i znowu tu moja uniwersalna porada, jak kupujesz smartfon, to kup najdroższy, na jaki cię stać. Im droższy, tym lepszy, bo no niestety smutne, ale prawdziwe, tak? No, nie ma się co oszukiwać. We flagowcach wszystko powinno, przynajmniej według oczekiwań, być lepsze i przeważnie jest. Nawet taka prozaiczna sprawa, jak wyłapywanie zasięgu, no. No niestety, za jakość trzeba zapłacić i nie ma się co oszukiwać. Tak, tutaj jest rzeczywiście tak, że jeżeli się chce mieć lepszego smartfona fotograficznego, trzeba kupić najdroższego. Jeżeli się chce mieć smartfona, który będzie oferował sporo pamięci, pełen komfort działania, świetny wyświetlacz, czujniki również też, bo one się wydają mało ważne, ale też są bardzo ważne. Ale jak widzicie, w praktyce jest ważne. No to niestety im więcej przeznaczymy, tym będziemy prawdopodobnie bardziej zadowoleni, dlatego że trafiają się oczywiście drogie smartfony, które nie do końca działają tak, jak powinny, nie ze względu na hardware znowu, tylko ze względu na software, ze względu na oprogramowanie. Czasem zdarzają się po prostu w różnych markach, zdarzają się na przykład update'y oprogramowania, które nagle powodują, że rozmowy są cichsze, albo tryb głośno mówiący jest cichszy. To żeby do tego ostatnio jedna firma, ale to akurat w laptopach, puściła taki update, że kurczę potrafił uceglić komputer na amen. No tak, ale wiesz co, mieliśmy dalej niż na jesieni taki update jednego z producentów telefonów, nie wspomnijmy, bo to wstyd, który też uceglał telefon. No mieliśmy. Tak. Na jesieni był taki update oprogramowania, który po prostu robił tego. Faktycznie, no także wiecie, inaczej. Kupno droższego urządzenia, powiedzmy odrobinę mniej lub bardziej zmniejsza ryzyko wtopy. Natomiast no, kupując cokolwiek, zawsze jest ryzyko, że nie będziecie z tego zadowoleni. Ja do tego jeszcze dołożę taką uwagę praktyczną, że z update'ami oprogramowania ostrożnie. Jak wam telefon zgłasza, że ojej, update jest nowy, już będziesz miał za moment. Poczekajcie z tydzień, poczytajcie i zobaczcie, jak ludzie z tym update'em się czują, a później ewentualnie pobierajcie no, instalację. Nie ma się co spieszyć, bo czasem wychodzi wajcha. Tak. Dobra, to zostawmy tego M12. Jest kolejny Samsung z tym, że jeszcze bardziej budżetowy. O matko bosko, no jeszcze bardziej budżetowy. Ale nadal ma coś fajnego, mianowicie ma nadal całkiem fajny akumulator, bo 5000 mAh i nadal jest kompaktowy, 6,5-calowy. Tak. Nazywa się M02. On w sumie nawet bardzo podobny ekran ma, bo to też jest, tak jak już się rzekło, 6,5 cala IPS z kroplonoczem na 5-megowy aparat przedni i ciągle HD+. Próbuję się dopatrzeć, bo z jaką prędkością ta bateria się ładuje, ale albo jestem ślepy. Prawdopodobnie 10 watów albo 15 watów. Chyba 5, bo nie ma nic. Smartphone już, przepraszam, już widzę. 7 wata, czyli jest gorzej niż myślałem. Aha, czyli jest poniżej 10 watów. Poniżej 10, czyli znowu trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość, bo znowu 2 godzinki na ładowanie trzeba sobie zarezerwować. Z przyjemnych rzeczy to można ten telefon mieć w kilku kolorach obudowy, między innymi w czerwonym, który nawet fajnie wygląda. Z rzeczy mniej przyjemnych trudno będzie mieć tego akurat dokładnie smartfona nazywającego się w ten sposób, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to on chyba będzie sprzedawany pod tą nazwą wyłącznie w Indiach. Natomiast u nas będzie chyba A02 i on, ja nie wiem, powiem szczerze, czy... No ja nie wiem, czy się będzie czymś różnił, ale no tak, jest tak, jak mówisz. Oczywiście obudowa z plastiku, no bo to jest tanioszka. W Indiach, słuchajcie, on kosztuje niecałe 350 zł i występuje z pamięciami, jeżeli chodzi o RAM 2 albo 3, czyli wiadomo, że trzeba kupić tą droższą, bo ta tańsza to raczej średnio może działać i ma 32 giga pamięci na dane, też nie za dużo, ale jest gniazdo na microSD. A siłą napędową jest MediaTek 6739, także jakoś tam też wielkiej rewelacji nie będzie, nie? Nie, ja też bym raczej omijał ten telefon, tego smartfona, przepraszam, bo telefon może nie, ale smartfona omijałbym jednak. Wiesz co, za 300, jeżeli by u nas kosztował, ale to oczywiście
marzenia ściętej głowy. Nie, nie. Ale jak u nas kosztował 3,5 stówy za tą wersję 3+32, to ja bym powiedział, że to za te pieniądze jest bardzo fajny sprzęcik, no i można mieć Samsunga, tak, po taniości, a nie jakieś tam chińskie wynalazki. Ale tak, nadal, no, nie będzie u nas 350. U nas, jak znam życie, to no, doliczmy VAT, z 500 by się zrobiło i w tym momencie to już nie ma sensu, nie? I za te 500 byście dostali smartfona z dużą baterią, ale którą bardzo długo ładujecie. No tak. Smartfona, który ma wyświetlacz HD, smartfona, który nie ma jakichś genialnych aparatów. Zdjęcie zrobi. No tak. Oczywiście. Z tyłu mu wrzucili 13 plus na doczepkę, dwójkę z przodu jeszcze. Plus ten selfiaki też cudne nie będą. Samsung na szczęście to programowanie do aparatów robi na tyle sensownie, że coś tam z tego wyjdzie, nawet jak ten aparat nie jest jakiś tam wysokich lotów. Nadal jeszcze pamiętam z tego czasu, jak pisałem recenzję smartfonów wtedy z wysokiej półki z aparatami 8 megapikseli, to były pierwsze 3 smartfony z aparatami z tak wielkimi matrycami. Da się tym zrobić zdjęcie, na pewno się da zrobić tym zdjęcie. Nie genialne, tak jak te flagowce. A ty pamiętasz, był kiedyś taki jeszcze, no, kawał czasu temu, Samsung z guziczkami, który miał 5-megowy aparat fotograficzny. I taki feature phone. I on jakie, kurcze, fajne zdjęcia pamiętam na tamte czasy. A co to było? Pamiętasz nazwę? Co? Właśnie nie przypomnę se nazwy. No, normalny feature phone z klawiszami, bez żadnego systemu, ale pamiętam, że miał 5-megowy aparat na plecach i się dobrze sprzedawał nawet u nas, bo on był dosyć popularny swego czasu. I pamiętam, że robił nawet fajne zdjęcia jak na feature phone, bo pamiętam, żeśmy się obaj, kurczę, o, to jest, kurczę, no. Tak, żeśmy na jego temat tak dosyć pozytywnie. A, już wiem, co to było, tylko patrz nazwy też tej chwili. No właśnie, ale kojarzysz ten model. Tak. Że wiemy, o co chodzi. On się bardzo długo u nas sprzedawał, to był taki charakterystyczny Samsung z niewygodnymi dosyć przyciskami, one były dosyć twarde i miały krótki skok. Tak. Ale był taki Samsung, druga partia już nie miała tak dobrego aparatu, niestety. Nie, coś tam, czy M coś tam on się nazywał. Nie przypomnę sobie w tej chwili. Właśnie nie. Nie wiem, nie chcę teraz przerywać filmu, żeby szukać tego. Jestem w stanie go znaleźć, natomiast nie pamiętam. Jak pogrzebiecie, to znajdziecie. O. Ja powiem ci jeszcze ciekawszą rzecz. Ja miałem kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy trzepaliśmy dzwonki, bo myśmy kiedyś robili dzwonki do telefonów komórkowych dawno, dawno temu. I wtedy miałem Sarzema bodajże 6.2 albo 5.2. Nie znosiłem Sarzemu. Twarda klawiatura, niewygodne, te telefony nawet nie były brzydkie, tylko w użytkowaniu były straszliwe. Natomiast ten właśnie, to była chyba 6.2. On miał aparacik Fauga, czyli 0.3, robił prześliczne zdjęcie. Żaden, powtarzam, ani żaden z Samsungów, ani żaden z Siemensów, które wtedy były w sprzedaży, ani żadna Nokia nie robiła tak dobrych zdjęć Fauga, czyli 640x480, jakie robił ten Sarzem. Z ładnymi kolorami, ostre, one nie miały ziarna po prostu nawet, nie były dmuchane jakoś sztucznie, nie miały, po prostu były świetnie robione. Ale to wiesz, to było jeszcze w czasach, no umówmy się, że spora część naszych widzów jeszcze pewnie wtedy, sporej części naszych widzów jeszcze wtedy nie było na świecie, jak ten telefon był, ale tak, pamiętam właśnie, jak się zachwycałeś tym Sarzemem, chociaż no generalnie marki Sarzem jakoś tam pozytywnie nie kojarzę po dziś dzień. Nie, to jest jedyna rzecz, którą mogę jako powiedzieć. Telefon było to tragiczne. O którymkolwiek Sarzemie. No jako telefony to po prostu były, o Jezu, straszne, a ja chyba znalazłem ten telefon, o którym myśmy mówili, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, ten Samsung z klawiszkami, taki tajemniczy, nazywał się, moi drodzy, o Matko Bosko, uciekł mi. Jeszcze raz, przepraszam za ten przydługi ten, ale uciekł mi ten telefon po prostu. GTS 5610. A to ja myślałem o innym. A patrz, a ja chyba, albo ja się pomyliłem, poczekaj. Ale S5610. Ja sprawdzę jeszcze dla pewności, żebyśmy, kurczę, też wiedzieli, czy to na pewno ten. Tak, to jest ten z 5-megowym aparatem. Otóż. Wiesz co, może on ma 5-megowy aparat, ale to nie ten, o którym ja myślałem. A widzisz, a to jest, w każdym razie ja mówię ten, o którym ja myślałem, bo używałem tego telefonu, no i
No i wiem, tak, że faktycznie na tamte czasy, słuchajcie, to był, moi drodzy, rok 2011, więc równo 10 lat temu, także no, gadamy o prehistorii. Nie, nie, to jest ten jednak. No, ten przód jest taki dziwny, tak. Bo przód wygląda na płaski, on nie był płaski, ale to jest jednak no, ten. To jest ten. Ma rację, z tym, że on miał dobry aparat w pierwszym rzucie na polski rynek. Drugi rzut był po prostu fatalny. I ja nie wiedziałem, co się dzieje. Pamiętam, że ludzie komentowali ten telefon na takiej zasadzie, że ojej, chwalicie w recenzji aparat, on taki do niczego. Tak, drugi rzut tych telefonów, bo później dostał mi się z tego drugiego rzutu jeden. On miał inaczej zrobioną już obudowę, mimo tego, że ten sam telefon i zupełnie inne zdjęcia robił. Pierwszy rzut był po prostu genialny. On wyglądał, jakby miał nawet autofokusa, bo słychać było w środku. Coś tam pracowało. No. To było przedziwne. Samsung co prawda oficjalnie nie potwierdził nigdy, że tam autofokus był, ale bzyczał w momencie, kiedy ustawiał ostrość. W związku z tym. Tak, no w każdym razie znajdziecie u nas w katalogu ten telefon i znajdziecie. Tak, Adam ma rację, 56. Recenzję. Także. Jeżeli się lubicie grzebać w muzealnych starociach po prostu, no bo to wspominkowo. No tak, tak po prostu jako tak zwana ciekawostka przyrodnicza. Dobra, wróćmy może do bieżących telefonów, bo... No to wracamy rzeczywiście do ciekawostki przyrodniczej, dlatego że Samsung zapowiedział premierę oficjalnie, natomiast oficjalnej specyfikacji nie ma jeszcze, ja mogę podać nieoficjalną. 15 lutego będzie, czyli już za niebawem, za chwilkę, za... A mówimy o Galaxy F62, F jak Filip, F62. Smartfoniku Dual SIM z Exynosem 9825, z zegarem niebanalnym, bo to jest prawie 2,8 GHz. Także potwór, z wyświetlaczem Super AMOLED 6,7 to już nie jest kompakt. Nie, 6,7 to już chyba nie jest kompakt, nie? No, ale nie jakaś patelnia nadal, nie? Z rozdzielczością Full HD i z gigantyczną baterią. Tak. Z tym, że ja mówię, to nadal są dane z przecieków w związku z tym, znaczy się, 7000 mAh. Przecieki, nie przecieki, bo o tej baterii to chyba akurat już, bo wiecie co, to też będzie telefon głównie chyba na Indie, przynajmniej tam zadebiutuje. I sklep Flipkart już taką mini stronę założył. I akurat chyba pojemność baterii jest potwierdzona, tak? Tam już oficjalnie na banerku. Ja przecież nie wiem, bo ja od certyfikatorów brałem dane. Rozumiem. Masz, tak, my mamy różne źródła. Wiecie co, to ja otworzę ten sklep i wam powiem, co sklep oficjalnie mówi, bo Anusz na dzień, dwa przed premierą coś nowego tam dodano. W każdym razie jeszcze wrócę do tego procesora. Słuchajcie, telefon jest niebanalny, bo F, no to jest średniak, a ten procesor, ten Exynos, o którym Jacek wspomniał, 9825, napędzał chociażby Galaxy Note 10. Czyli mamy do czynienia z eksflagowym prockiem Samsunga. A to jest mocarna jednostka. I to będzie fajny telefon. Tak, potwierdzone na sklepie oficjalnie. 7000 mAh bateria w tym telefonie. Także no będzie... Tak, tylko że jest co? 7000 mAh i znowu Samsung zaliczy prawdopodobnie w topę z ładowaniem, bo ładowanie z tego, pewnie, co znalazłem, 25 watów. Właśnie, miałem powiedzieć, że pewnie 25, ale... No nie jest mało, ale na no, taką baterię... No to się będzie ładowało ze 2 godzinki, jak w tamtych. Może Samsung tak lubi, jak telefon się użytkownikowi ładuje 2 godziny i już, no nie wiem. W każdym razie jeszcze ekran też będzie fajny, bo Super AMOLED Plus, oczywiście Full HD, jak podejrzewam. Co prawda sklep jeszcze tego nie podał, ale no nie może być inaczej. Aparat 64 mega z tyłu. Z przodu aparat w dziurce, czyli też ten telefon nie będzie jakoś tam źle wyglądał. Tył taki ciekawy, bo tutaj przynajmniej na renderku mam taki kolor od białego w zielony, taki gradient, ale ten gradient taki jest jakby paskowany, troszeczkę prążkowany. No wygląd to, ale no myślę, że głównym atutem jest eksflagowy procesor i duża bateria i to będzie lokomotywa, która pociągnie ten telefon oczywiście pod warunkiem, że Samsung nie przegnie z ceną, tak. Najprawdopodobniej z tyłu będzie główny aparat 64 megapiksela. Ja go wpisałem, podałem go w danej, dlatego że mam niemal pewność. Zresztą jest tak średnio, natomiast tego jestem niemalże pewien.
Nie, nie, tego możesz być pewien, bo przed chwilą patrzyłem w sklepie i jest 64 podane na grafikach. Okej, okej. 64 na bank, pozostałe prawdopodobnie 8,5,2, czyli wiadomo, że jest szeroki, makro i rozmywacz tła. Z przodu podobno aparat 32 mega. Jeśli chodzi o pamięć, to 6 plus 128, ale to jeszcze nie jest potwierdzone oficjalnie. No ale powiem Wam tak, jeżeli ten telefon faktycznie nie będzie jakoś przesadnie drogi, będzie eksflagowy procek 6 plus 128 pamięci, to będzie to taki średniak z gatunku tych prawie flagowców, bo będzie fajna rzecz. No. Jakby jeszcze tak kosztował na nasze 1500, to ja Wam powiem, że spoko by było. Ale pewnie nie będzie tak kosztował, będzie droższy. Wygląda na fajną maszynę, jeżeli chodzi o wygląd. No ten rzucik z tyłu, ta fakturka jest fajna. Kolorek, bo rzeczywiście Flipkart pokazał zielonego takiego. Tak, no ten kolor mi się tak... Ale taki wiecie co, no to jest grafika ze sklepu wstępna, więc parzy ją, mówi, dzień 15 będzie wiadomo, jak to wygląda. Nie, znaczy to, co oni rzucają, ten tył, to już jest oficjalne. On to no tak, nie, no ja wiem, że będzie oficjalne, ale ta grafika jest takiej trochę jakości, bym powiedział, takiej, no... takiej sobie, więc może na żywo będzie trochę lepiej, no. Zobaczymy. Ten aparat taki. W każdym razie zapamiętajcie sobie F62, tak. Że jeżeli będzie w rozsądnej cenie, to warto się. To warto go kupić ze względu na ekran, baterię i flaczki. Cóż mamy następnego? Może mamy Motorola, która niedawno wypadła i też właściwie nie bardzo jest kurczę o czym mówić, jak patrzę na tą Motorola. Wypadła. To jest Moto E6i. No. Unisokiem SC9863A to jest. W tej chwili chyba najsłabszy procesor, który się jeszcze pojawia na średniej półce. To właśnie, czy to jest średnia półka? Do tego 2 giga RAM, 32 pamięci wewnętrznej, z czego dla użytkownika 24 zostaje. To jest niższa w takim razie. Ja bateria 3000, ale właśnie niższa, ale ja znalazłem cenę jego, tylko to do tego dojdziemy. 3000 mAh bateria z ładowaniem 10-watowym. Piątka, aparacik z przodu, z tyłu 13 plus 2. No oczywiście 5G nie ma, jest tylko LTE, jednozakresowe Wi-Fi, czyli to starsze 2,4. Ekran też no, prawie kompakt, 6,1 cala z rozdzielczością HD+. No to ekran powiedzmy, że jest nie najgorszy. No i wiecie co, ten telefon pojawił się w Brazylii. Ja jak zobaczyłem cenę, to usiadłem parę razy, wstałem, podrapałem się po głowie i mówię, Jezus Maria, jakie te telefony w Brazylii są drogie. Na nasze ta Motorola wychodzi, przeliczając bezpośrednio z brazylijskich realii, 760 zł. W życiu. No ale najwyraźniej tam tak te telefony kosztują, bo tą cenę znalazłem w kilku miejscach, więc to nie jest tak, że ktoś się gdzieś pomylił, tylko faktycznie taka cena widnieje przy tym telefonie i no, można się załamać. Ten telefon no, 300 zł to jest max, co mógłbym za niego dać, chociaż chyba tylko wtedy, gdybym musiał naprawdę kupić jakiś smartfon za 300. Otwieram się w tej chwili strona Motorola, dlatego że u nas jest odpowiednik, jest Moto E6S z troszeczkę lepszym procesorem, tak dlatego właśnie, że tam chyba Mediatek jest, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tam jest Helio P22, natomiast cała reszta jest bardzo podobna, RAMu jest 2 giga, także nędza straszliwa, ładowanie 5-watowe, ale tak, gdybyście byli zainteresowani tą E6 i to u nas jest no jakby odpowiednik, który się nazywa Moto E6S i ewentualnie można się za nim rozglądać, można, ale nie polecam. Proponuję tego nie robić. Tak. I Realme. O Realme nie mówiliśmy. Realme V11 w 5G, który się pojawił całkiem niedawno, ale niestety debiutował dopiero w Chinach. W związku z tym inne rynki pewnie na niego poczekają, jeżeli go w ogóle dostaną. I jeżeli tak się będzie na nich nazywał, może się nazywać zupełnie inaczej. I to jest smartfonik, słuchajcie, z baterijką też 5000 mAh. Słuchaj, w dobrą stronę z tymi bateriami idą. I Samsung, i tutaj Realme. Co? Niedługo... Co? Ja tak trochę chyba za bardzo ich pochwaliłeś, w ogóle producentów. Bo tu nie ma co chwalić. Słuchajcie, po prostu smartfony potrzebują więcej prądu. To są większe baterie, proste jak budowa cepa, naprawdę.
To nie jest tak, no wyobraźcie sobie aktualny smartfon, powiedzmy chociażby właśnie takiego Realme X7 z baterią, nie wiem, jak były jeszcze 5-6 lat temu, powiedzmy 2500 mAh. Przecież to by popracowało pół dnia albo i nie. No muszą być te baterie większe, jedyne co jest fajne to to, że te baterie no, przestały być ogromne. W tej chwili, kiedyś jakby smartfon z baterią 5000, bo się zdarzały, to on miał dobrze ponad centymetr grubości, to była cegła. Teraz te smartfony są, no udało się chyba na tyle już dopracować to, że te baterie są mniejsze i nie są zbyt ciężkie, ale to, że rosną, to nie jest jakaś łaska producentów, czy to, że nagle się zrobiło super i mamy... Tak, tak. Słuchajcie, no powiem tak, jak ja ładowałem smartfon codziennie 10 lat temu, tak dzisiaj też ładuję codziennie smartfon i w zasadzie nic się pod tym względem nie zmieniło. Co prawda mój smartfon teraz to potrafi takie rzeczy, że ho, ho, w porównaniu z tym sprzed 10 lat, ale nadal po prostu przychodzę do domu, idę spać, kładę telefon na tackę, on się ładuje, czy tam podpinam pod ładowarkę, on się ładuje. Więc tu się według mnie nic nie zmieniło, tyle że po prostu mamy wszystkiego więcej. No to tak samo jak RAM, kiedyś wystarczało smartfonowi pół giga RAMu i on też działał, nie? Jak pamiętacie 10 lat temu na przykład. Teraz wsadzicie 12 i tak czasem, o kurde, no mało, 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 16 już by się przydało, nie? Więc to trochę tak z tymi bateriami jest, ale może wróćmy do tych linii, bo znowu, kurczę, idziemy gdzieś na boki z gadaniem. Tak. Ta V11 nie jest to nic specjalnego poza tym, że obsługuje sieci 5G, tak? Ma Dimensity 700 IPS-a 6,5 calowego również, też pracującego wyłącznie w rozdzielczości HD z plusem. Poza tym, bo ja wiem, nie ma tutaj nic specjalnego, ani aparaty fotograficzne, bo z tyłu 13, z przodu 2, także to taki telefonik troszeczkę wygląda nadal nie najgorzej, to jest całkiem sympatyczna konstrukcja. Ale cóż, no nie wiem, trafi do nas, nie trafi do nas, przekonamy się po prostu z czasem, bo na razie nie jest zapowiadany na innych rynkach poza Chinami. ZTE ogłosiło Blade A3 Joy. Niestety, właściwie to nie wiem, czy niestety, nie niestety, na rynek amerykański bardzo dobrze. Nic specjalnego, IPS-owe 5,5 cala. O, tutaj masz kompakt. No to jest kompakt. To już w ogóle jest. Ale to niekoniecznie, jak ekran jest mały, to niekoniecznie telefon musi być kompaktowy, bo pamiętajmy, że te tanie telefony to mają jeszcze po pół centymetra czasem ramki po bokach. Tutaj są dosyć szerokie te ramki. To no, więc tak naprawdę na rozmiar telefonu to się niekoniecznie przekłada, bo wąska ramka też robi swoje i wydaje się, ojej, jaki wielki ekran, ale sam telefon wcale nie jest jakiś tam ogromny. W środku MediaTek Helio A20, w pamięci niestety nędznie jest, dlatego że 2 giga RAMu znowu tylko. Aparacik z tyłu 8, z przodu 2. Kolejna konstrukcja przeznaczona dla amerykańskich operatorów, dla tych klientów preferujących najtańsze rozwiązania. No dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, która wyskoczyła dzisiaj, też dla amerykańskiego operatora Cricket, zdaje się, w tej chwili ma. Alcatel Lumos, też stosunkowo tania konstrukcja, troszkę lepsza, też Helio A22, 6-calowy wyświetlacz pracujący w HD+, też tylko 2 giga RAMu i tutaj właściwie kończy się wszelka rozmowa. Nie dosyć, że Stany Zjednoczone to 2 giga RAMu. Nie rozmawiajmy o tym. W ogóle zostawmy. Wiesz co, Jacek, a czy myśmy gadali o Realme X7 i Realme X7 Pro? Gadaliśmy o Realme X7, dlatego że on miał premierę znacznie wcześniej. Ta premiera, która była ostatnio, to była premiera indyjska. A o Pro też mówiliśmy. Tylko kronikarsko, wiecie co wspomnę, bo ceny z Indii, wydaje mi się, że trochę bliższe polskim, ale nadal nie to. Model X7 5G wychodzi na nasze 1030 albo 1130 zł, zależnie albo 6 albo 8 RAMu. Natomiast X7 Pro w Indiach kosztuje 1550 niecałe. Czyli do tych cen, wydaje mi się, jak sobie dorzucimy VAT,
to być może mogą być okolice tych naszych polskich cen przyszłych, o ile te telefony do nas dojdą, a chyba dojdą. Wiesz co, X7 Pro to już chyba jest, dlatego że my go mamy od... Ja go mam... Właśnie ja się już pogubiłem, jak to jest... Katalogu go mam od sierpnia zeszłego roku. Słuchaj, no tak nie, bo on tak był, nie? Jest na europejskiej stronie w Realme, z tego co pamiętam, albo mi się wydaje, że jest, bo widzę go w tej chwili na chińskiej na pewno. Natomiast nie wiem, możliwe, że rzeczywiście wysłał to chińska. Może Indy. Dlatego, że polski oddział Realme nie zawsze pamięta, żeby mi przysłać informacje, więc może dlatego mi to umknęło. Wiesz co, nie, ja się nie upieram, że on jest w Polsce. Ja też się nie upieram, bo się kupiłem w tych modelach Realme. Od połowy zeszłego roku, bo X7 Pro debiutował właśnie... No on był jakoś na początku września, a X7 5G jakoś styczeń czy grudzień. Nie? A tutaj jest troszeczkę tak, że nam mnóstwo szumu robią dziennikarze z Indii, dlatego że u nich ten telefon rzeczywiście debiutował. On debiutował w identycznej dokładnie wersji, dlatego o ile X7 ma osobną kartę dla wersji indyjskiej, o tyle X7 Pro nie ma, bo to jest dokładnie ta sama konstrukcja. Identyko z Chinami. No ale to tylko taki wtręt, bo po prostu akurat zobaczyłem. Jeszcze chciałem o jednym urządzeniu powiedzieć, bo tak mówisz o tych dwóch takich tanioszkach, co się w Stanach pojawiły. Jeszcze powiem, że w Polsce się też pojawiła nowość. Marki, słuchajcie, Kruger und Mats. Za 800 zł możecie sobie kupić telefon Drive 9. To jest taki telefon o podwyższonej wytrzymałości z baterią 5000 mAh. No i w zasadzie tyle, no ma NFC jeszcze, tak, wiadomo, jest tam wodoszczelny, pyłoodporny i tak dalej, no i w zasadzie tyle, no, czy warto go kupić, kurczę, nie powiem wam, ja bym chyba go nie kupił, ale może jak ktoś potrzebuje takiego telefonu do roboty i tylko do roboty i żeby tam raz na jakiś czas sobie w maila zajrzeć, a poza tym to ważne, żeby się po prostu nie potłukł i nie zamoczył, nie zatonął po zamoczeniu, no to można. Można. No nie mam jakiegoś tam specjalnego przywiązania do tej marki, więc wspominam, że jest. No i tyle. To ja jeszcze wspomnę w takim razie taką markę, która jest dosyć wysoko notowana w Indiach i diabli wiedzą, czy ona w końcu nie trafi do Europy. No pewnie trafi. No prawdopodobnie w końcu trafi, dlatego że idziemy w stronę bardzo tanich rozwiązań. Z jednej strony mamy... Na średniej półce co prawda też jest dużo modeli, ale z jednej strony są ten rozstrzał pomiędzy najgorszymi konstrukcjami, najtańszymi, a tymi najdroższymi jest ogromny w tej chwili po prostu. No tak. Stąd podejrzewam, że Infinix prędzej czy później trafi do Europy, a w tej chwili pojawił się w Indiach Infinix Smart 5 z baterijką 6000 mAh, z wyświetlaczem 6,8, prawie 7-calowy już. I to wszystko przy rozdzielczości HD+. Także taka przyszłość ewentualnie u nas może czekać niską półkę. Nie jest to nic specjalnego. 13-megapikselowy aparat główny. Smartfon nie wygląda brzydko, tyle że jest budżetowy po prostu. Niezwykle budżetowy. Ma ładny rzutik z tyłu. Dokładnie. W zasadzie. Nie ma się też specjalnie tam nad czym pastwić. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to ja powiem szczerze, w mijających nie znalazłem, natomiast dzisiaj znalazłem fajną rzecz. Mianowicie również indyjscy, czy blogerzy, podają sobie z różnych źródeł, wielu niezależnie, podają informacje o Xiaomi Mi 11 Ultra. I podają, słuchajcie, w specyfikacji rzeczy dosyć niesamowite. Nie wiem, Adaś, pisałeś już dzisiaj, czy nie? Tak. Zdjęcia no to będzie do czego zajrzeć, dlatego że smartfon, słuchajcie, ma OLEDowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 4K, WQHD, no z plusem, przy 120-hercowym odświeżaniu. Ma ładowanie kosmiczne zupełnie, bo przewodowe 67 W plus do tego bezprzewodowe dochodzi i zwrotne 10-watowe. Ma mieć, bo to nadal są informacje nieoficjalne, IP68. Tak. Niesamowite aparaty, dlatego że główny ma mieć 50 megapikseli plus dwie jednostki z matrycami po 48. Teleskop plus szerokokątna. Tak.
Ten teleskop ma oferować wielokrotny zoom cyfrowy, czyli idą w stronę, nie wiem, Samsunga, no, Huawei. Dziesięciokrotny bezstratny, więc to już jest. Wow! I do tego jeszcze przy aparacie będzie wyświetlaczek. Tak, i to jest dosyć niesamowite. Z tyłu po prostu wielkości mniej więcej dwóch oczek obiektywowych jest wyświetlacz. Miniaturowy wyświetlacz, który co prawda na zdjęciach tych, które mamy, które wyciekły od jednego z blogerów, ma główny ekran smartfona miniaturowy, ale może służyć na przykład do robienia sensownego selfie. Selfie jaka zrobić tylnym aparatem, który ma 50 mega. No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Są dwa kolory, czarny i biały, więc bardzo możliwe, że tył będzie pokryty ceramiką. Ja tak teraz trochę strzelam, ale wcale bym się nie zdziwił. Głośniki stereo Harman Kardon, pilot podczerwieni. I tak jak popatrzę na ten telefon, to tak mówię, choroba, chcę to. Może nie na zawsze, może nie musi to być mój taki... Ale poużywać. Ale muszę ten telefon wypróbować, bo jestem strasznie go ciekawy. Nie wiem, czy zrezygnuję z tego, którego aktualnie używam, szczerze wątpię, ale no, jestem ciekawy tego smartfona, bo zapowiada się po prostu kozacko. Jeszcze zwróciłem taką uwagę, że w tych materiach jakby się przewijają dwa, może nie dwa warianty, ale dwa różne prototypy, bo to chyba, ja wiem, czy można to nazywać prototypem. W każdym razie dwa różne egzemplarze, biały i czarny, i one się różnią nadrukiem przy aparacie. Ja wiem, że to jest pierdółeczka, bo po prostu możliwe, że one są z różnych etapów produkcji, a może po prostu czarny będzie miał jeden nadruk, biały inny. Zobaczymy. Wygląda na to, że te telefony po prostu ktoś dorwał jeszcze z takich, powiedzmy, golden sampli, z tych takich pierwszych próbnych partii, jeszcze nie te, które w zasadzie powinny trafić do mediów, chociaż Xiaomi to diabli wiedzą, jak to jest. Ale takie, wydaje mi się, że jeszcze dosyć wczesne są te telefony. I oczywiście MIUI w najnowszej... No, rzeczywiście, telefony wyglądają na gotowe, a nadruki są różne. Ja zwróciłem uwagi, nie powiększałem... Pierdoła jest, nie, bo to jest pierdoła. Ja nawet o tym w tekście chyba nie wspomniałem, bo to wielkiego znaczenia nie ma dla sprawy. Znaczy, wspólny jest napis to 120 razy dla powiększenia cyfrowego. Tak, ale widziałeś przecież te golden sample na przykład Huawei. One nawet nie mają napisu Huawei, tylko mają coś tam, jakąś zmyśloną markę. Tak, przy aparacie nie ma Leica, tylko tam było, nie wiem, Leyman czy coś takiego napisane. Więc to może być z tego powiedzmy, z takiej serii te egzemplarze, które się pojawiły. W każdym razie nie ma już tajemnic. Wiadomo wszystko. Wiadomo, co w środku. Wiadomo, jak wygląda. Wiadomo, jakie aparaty. Nie wiadomo oczywiście tylko, jak to będzie działać. No, ale mam nadzieję, że tym razem Ultra mnie nie ominie, bo poprzednio Xiaomi, tak, no, polski oddział trochę o mnie zapomniał i Ultra do mnie nie dotarła, ale mam nadzieję, że tym razem się poprawią. Widzę, co ma biały. Biały ma 120x Ultra Pixel AI kamera, natomiast jeżeli chodzi o czarny, to niestety zdjęcia są na tyle niewyraźne, że nie widzę, ale chyba są... Ja mam, ale musiałbym odwrócić zdjęcie. Bo AI kamera rzeczywiście jest, natomiast nie tam wiem... Tam są dane, wiesz, no, tam są zapisane dane obiektywu tylko. Ogniskowa, ja spróbuję ją odczytać, ale musicie mi dać sekundeczkę, wybaczcie. Ja spróbuję tą ogniskową, chociaż tak naprawdę, kurczę, czy was to interesuje, nie wiem. Dla mnie to jest takie pitu-pitu troszeczkę, ale spróbuję wam odczytać. 12-120 mm, 1x1,95-4:1. No, takie są, takie są tam dane zawarte. Tak, też sobie obróciłem właśnie. No, no, czyli tak jak powiedziane zostało, 10 razy zoom optyczny, to bardziej wasze zoom, bezstratny zoom może tak, bo ja nie znoszę nazywania go optyczny, bo to nie jest optyczny, bo ten obiektyw nie jeździ, tak? Więc to nie jest zoom, to jest po prostu przybliżenie, tak? Bezstratne, skokowe. A wszystko, co pomiędzy, to jest, pamiętajcie, w takich telefonach, moi drodzy, realizowane jednak cyfrowo. Ja wiem, że to jest prawie bezstratne, ale nazywanie tego zoomem i optycznym to tak, no tak jest troszeczkę naciągane moim zdaniem. Właśnie mi w komentarzach jeden z użytkowników powiedział, że powinienem zjeść Snickersa. O, no to zjedz, to idź zjedz Snickersa i inny mi radził znowu na YouTubie, żebym się zabrał za testowanie maszynek do mięsa.
No. Pozdrawiam serdecznie. Są kochani, nie. Słuchajcie. Uwielbiamy po prostu zarówno komentarze na, z tym, że z sensem uwielbiamy te, które się pojawiają na YouTubie sensowne, jak nie. I te, które się pojawiają u nas w systemie komentarzy od czasu do czasu, bo z nich dużo radości zazwyczaj jest. To czasem tak. Na pół dnia ta radość wystarcza. Tak, to ja tak jeszcze wrócę do tych maszynek do mięsa, że sorry, ale nie, bo znam kolegów z branży AGD i wierzcie mi, że wolę testować smartfony niż maszynki do mięsa, bo wbrew pozorom maszynka do mięsa jest nie taka hop-siup, bo tych maszynek też jest tam mnóstwo aspektów do przetestowania. To są prawdziwi profesjonaliści. Tak, a ja prawdę mówiąc za mięsem nie przepadam. Nie jestem wegetarianinem, ale nie przepadam, więc musiałbym dużo mięsa jeść. Jak mam testować, to ja wolę wyciskarki do sobie, wiecie? Ale słuchaj, bywają takie... Słuchaj, nie robiłeś jeszcze takiego testu. Bywają takie tafony, którymi można spróbować zbić schaboszczaka. Tak! Zamiast młotkiem, to... Schaba nawalać. Robimy, jak będzie jakiś tafon w testach, zrobimy, kurde, ubijanie kotleta. Kiedyś wbijałem gwoździe kamerem, to teraz ubiję kotleta. O! Ale wiesz, takie, żeby to było pewne, to razem z konsumpcją, żeby się nie okazało później, że podeszwa i się zjeść nie da po ubiciu takim smakiem. Wiesz co, od razu mi się przypomina, zdaje się, że jeden z naszych kolegów, tylko nie pamiętam, który smażył kiedyś też taki telefon na patelni. Smażył. No nie, na smażenie bym się raczej nie odważył. Ja się tak zastanawiam, a co będzie, jak zeżrze telefon zamiast kotleta? Ja się raczej zastanawiałem nad tym, co będzie, jak mu bateria wybuchnie w twarz, ale spoko. Tam, słuchaj, kiedyś rozbierałem kamerę, wybuchła mi bateria na stole. Nic się nie stało takiego. Fajnie. Są wybuchy i wybuchy. Niektóre kancelarie prawne z każdego wybuchu potrafią wycisnąć, w Stanach głównie. Z każdego wybuchu potrafią wycisnąć kupę pieniędzy. Koniecznie do prawnika. Przyłożyłem śrubokręt i patrzyłem młotkiem. Nie powinna bateria wybuchnąć. No prawda? No skąd? Skąd? Co prawda nie celowałem tym śrubokrętem w baterię, no ale niestety, wiadomo, omskło się i tego. No ale to tak, w każdym razie nie róbcie tego w domu i cóż, i wróćcie do nas za tydzień, tak? Jak chcecie. Tak, i komentujcie koniecznie. Komentujcie na wszelkie możliwe sposoby. Przekleństwa oczywiście muszą być wycinane i różne inne obrazy majestatu, bo majestat nie lubi obrazy. Ale naprawdę, naprawdę czytamy wasze komentarze. Szkoda, że ich ostatnio tak mało jest. No tak, bo mi się w sumie ostatnio, kurczę, nie ma za bardzo o czym gadać i ostatnio się rzadziej pojawiamy. Ale jak, jeżeli lubicie nas oglądać i uważacie, że warto, to powiedzcie znajomym, że dwóch takich siedzi i co piątek gada o telefonach. To może sobie przyjdą popatrzeć. To ja zajrzą raz i więcej nie wrócą. Posłuchać, bo urodę mamy radiową. No właśnie, żebyśmy my chociaż przystojni byli, można by się było prężyć, przypadkiem rozpinać jakiś guziczek gdzieś, a tutaj kurde nic. No właśnie. Dobra, to zostawiamy was z tym i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że wreszcie coś się ruszy z premierami i będziemy mogli o czymś fajnym wam powiedzieć, a nie jakieś tam budżetowce. Miłego weekendu, cześć. Trzymajcie się, hej.